Trening praktycznego myślenia. Karlsruhe, 18 stycznia 1909 roku. Przekład i udźwiękowienie. Krzysztof Jaros. Może wydawać się dziwne, że antropozofia powinna czuć się powołana do mówienia o praktycznym kształceniu myślenia, ponieważ osoby z zewnątrz bardzo często uważają, że antropozofia jest czymś niepraktycznym w najbardziej podstawowym sensie, że nie ma nic wspólnego z życiem. Taki pogląd może istnieć tylko wtedy, gdy patrzy się na rzeczy zewnętrznie, powierzchownie. W rzeczywistości jednak to, co jest rozważane, powinno być przewodnikiem dla najbardziej codziennego życia. Powinno być w stanie przekształcić się w każdej chwili we wrażenie i uczucie i umożliwić nam zmierzenie się z życiem, z pewnością i wytrwanie w nim. Ludzie, którzy nazywają siebie praktycznymi, wyobrażają sobie, że działają według najbardziej praktycznych zasad. Jeśli jednak zagłębimy się w sprawę, okaże się, że tak zwane myślenie praktyczne często nie jest żadnym myśleniem, lecz błądzeniem w nabytych osądach i nawykach myślowych. Jeśli obserwujesz absolutnie obiektywnie myślenie praktyków i badasz to, co zwykle nazywa się praktyką myślenia, stwierdzisz, że częściowo kryje się za tym bardzo mało prawdziwej praktyki. Ale to, co nazywa się praktyką, polega na tym, że ktoś się nauczył. Jak myślał nauczyciel, jak myślała osoba, która wcześniej wytworzyła to czy tamto i jak się według tego orientować? A każdy, kto myśli inaczej, uważany jest za niepraktycznego, bo jego myślenie nie odpowiada temu, czego go nauczono. Ale jeśli rzeczywiście wymyślono coś praktycznego, to bynajmniej nie zrobił tego na początku praktyk. Spójrzmy na przykład na dzisiejsze znaczki pocztowe. Najbardziej oczywistą rzeczą byłoby pomyśleć, że zostały one wynalezione przez praktyka systemu pocztowego. Ale tak nie jest. Jeszcze na początku ubiegłego wieku nadanie listu było sprawą bardzo kłopotliwą. Jeśli ktoś chciał wysłać list, musiał udać się do miejsca, gdzie można było nadać listy. Trzeba było też sięgnąć po różne książki i wiązało się to z wszelkimi niedogodnościami. To, że można mieć tak jednolitą pocztę, do jakiej jesteśmy dziś przyzwyczajeni, istnieje zaledwie od ponad 60 lat. A nasz obecny znaczek, który to umożliwia, nie został wymyślony przez praktycznego listonosza, ale przez kogoś, kto był daleko od poczty, Anglika Hilla. A kiedy wynaleziono znaczek pocztowy, odpowiedni minister w angielskim parlamencie, który był wówczas odpowiedzialny za system pocztowy, powiedział: tak, po pierwsze, nie można przypuszczać, że to uproszczenie rzeczywiście zwiększy ruch tak ogromnie, jak to sobie wyobraża ten niepraktyczny Hill. A po drugie, nawet gdyby tak było, to budynek poczty w Londynie nie wystarczyłby na ten ruch. Ale temu wielkiemu praktycznemu człowiekowi nie przyszło nawet do głowy, że budynek poczty powinien być dostosowany do ruchu, a nie ruch do budynku poczty. Obecnie, w stosunkowo krótkim czasie, to, o co wówczas musiał walczyć niepraktykujący z praktykującym, stało się akceptowalne. Dziś za oczywiste uważa się wyposażanie listów w znaczki pocztowe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kolei. Kiedy w 1835 roku zamierzano wybudować pierwszą w Niemczech linię kolejową z Norymbergi do Fürth, konsultowane w tej sprawie bawarskie kolegium medyczne wydało ekspertyzę, w której stwierdziło, że budowa linii kolejowych jest niewskazana. Ale gdyby zamierzano ją wybudować, to po prawej i lewej stronie linii kolejowej należałoby przynajmniej postawić wysoki mur z desek, aby przechodzący ludzie nie doznawali wstrząsów nerwowych i mózgowych. Kiedy miała powstać linia kolejowa, Pocztdam Berlin, generalny pocztmistrz Nagler powiedział: mam dwa wagony pocztowe jadące codziennie do Pocztdamu i nie są one obsadzone. Jeśli ludzie chcą absolutnie wyrzucić swoje pieniądze przez okno, to niech zrobią to natychmiast. Prawdziwe fakty z życia. Praktycy, ci, którzy wierzą, że są praktykami, po prostu ignorują. Trzeba odróżnić to, co jest prawdziwym myśleniem, od tak zwanej praktyki myślenia, która jest tylko osądem według nabytych nawyków myślenia. Chciałbym opowiedzieć wam o pewnym doświadczeniu, które sam kiedyś miałem, i umieścić je na czele dzisiejszej refleksji.
W czasach studenckich przyszedł do mnie kiedyś młody kolega pełen radości, jaką można znaleźć u ludzi, którzy wpadli na dość sprytny pomysł i powiedział: muszę teraz iść do profesora Radingera, który reprezentował wtedy na Uniwersytecie budowę maszyn, bo stworzyłem wspaniały wynalazek. Wynalazłem, jak przy użyciu bardzo małej mocy pary, która jest używana jednorazowo, można wykonać ogromną ilość pracy za pomocą maszyny. Nie mógł mi więcej powiedzieć, spieszył się do profesora. Nie zastał jednak rzeczonego profesora, więc wrócił i wyjaśnił mi całą sprawę. Historia od razu zapachniała mi perpetuum mobile. Ale czyż nie jest prawdą? Dlaczego coś takiego nie miałoby być przecież możliwe? Ale kiedy już mi wszystko wyjaśnił, musiałem mu powiedzieć: tak, ale zobacz. Rzecz jest dość mądrze pomyślana, lecz w praktyce jest to relacja, którą można dokładnie porównać do tego, że ktoś stoi w wagonie kolejowym, strasznie mocno napiera i uważa, że wtedy wagon ruszy. To jest zasada myślenia w twoim odkryciu. Potem zdał sobie z tego sprawę i nie wrócił do profesora. W ten sposób można, że tak powiem, obudować się swoim myśleniem. W bardzo szczególnych i rzadkich przypadkach to obudowanie pokazuje się więc wyraźnie. Ale wielu ludzi obudowuje się w ten sposób w życiu i nie zawsze ukazuje się to tak rzucająco w oczy, jak w naszym przykładzie. Kto jednak potrafi obserwować sprawę nieco dokładniej, ten wie, że bardzo wiele ludzkich procesów myślowych przebiega właśnie w ten sposób. Często widzi, jak ludzie stoją w wagonie i, że tak powiem, popychają go od wewnątrz i uważają, że to oni napędzają wagon. Wiele z tego, co dzieje się w życiu, działoby się zupełnie inaczej, gdyby ludzie nie byli takimi popychadłami stojącymi w wagonie. Prawdziwa praktyka myślenia zakłada zdobycie właściwego nastawienia, właściwego uczucia wobec myślenia. Jak zdobyć właściwe nastawienie do myślenia? Nikt nie może mieć właściwego uczucia wobec myślenia, kto wierzy, że myślenie jest czymś, co rozgrywa się tylko w człowieku, w jego głowie lub w jego duszy. Ten, kto ma taką myśl, będzie stale odciągany przez fałszywe uczucie od poszukiwania właściwej praktyki myślenia, od stawiania koniecznych wymagań swojemu myśleniu. Kto chce osiągnąć właściwe uczucie wobec myślenia, musi powiedzieć sobie: skoro mogę sobie stworzyć myśli o rzeczach, skoro mogę zgłębić coś o rzeczach poprzez myśli, to myśli muszą być najpierw w rzeczach. Rzeczy muszą być zbudowane według myśli, dopiero wtedy mogę wydobyć myśli z rzeczy. Człowiek musi sobie wyobrazić, że z rzeczami zewnętrznymi w świecie jest jak z zegarem. Porównanie ludzkiego organizmu do zegara jest używane bardzo często, ale ludzie zwykle zapominają o najważniejszej rzeczy, że jest też zegarmistrz. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że koła same się nie złożyły i nie powodują, że zegar chodzi, ale że był kiedyś zegarmistrz, który ten zegar złożył. Nie należy zapominać o zegarmistrzu. Zegar powstał dzięki myśli, myśl wypłynęła niejako na zegar, na rzecz. Wszystko to, co jest dziełem natury, wydarzeniem natury, również musi być wyobrażone w ten sposób. W przypadku dzieł ludzkich można to szybko zilustrować. Natomiast w przypadku dzieł natury człowiek nie jest w stanie tak łatwo tego odnotować, a przecież one również są duchowymi sprawami, a za nimi stoją duchowe byty. A kiedy człowiek myśli o rzeczach, myśli tylko o tym, co zostało w nie najpierw włożone. Wiara w to, że świat został stworzony dzięki myśleniu i że nadal powstaje w ten sposób, jest tym, co czyni rzeczywistą wewnętrzną praktykę myślenia owocną. To właśnie niewiara wobec tego, co duchowe w świecie, powoduje zawsze najgorszą niepraktyczność myśli, nawet na gruncie naukowym. Na przykład, jeśli ktoś mówi, że nasz układ planetarny powstał w ten sposób, że najpierw była pierwotna mgławica, która zaczęła się obracać, skleiła się w centralne ciało, od którego oddzieliły się pierścienie i sfery, i w ten sposób cały układ planetarny powstał mechanicznie, to ten, kto tak mówi, popełnia wielki błąd w myśleniu. Dzisiaj ludzie są tego uczeni w bardzo uroczy sposób. Pokazuje się to w uroczym eksperymencie, który jest dziś w każdej szkole. Do szklanki z wodą wkrapia się kroplę tłuszczu. W
W tę kroplę tłuszczu wbija się igłę i sprawia, że całość się obraca. Małe kropelki oddzielają się od dużej kropli i tak ma się układ planetarny w pomniejszeniu. A uczniowi, jak się wydaje, pokazano w sposób żywy, jak czysto mechanicznie może się to uformować. Tylko niepraktyczne myślenie może wyciągnąć takie wnioski z tej uroczej próby. Bowiem osoba, która przynosi ją na wielki system światowy, zazwyczaj zapomina o czymś, o czym bardzo łatwo jest zapomnieć. Mianowicie zapomina o sobie, zapomina, że sama wprawiła rzecz w ruch obrotowy. Gdyby jej tam nie było i nie zrobiłaby tego wszystkiego, to podział kropli tłuszczu na kropelki nigdy by nie miał miejsca. Gdyby człowiek również to zaobserwował i przeniósł na układ planetarny, dopiero wtedy można by zastosować kompletne myślenie. Takie błędy w myśleniu odgrywają dziś niezmiernie ważną rolę, zwłaszcza w tym, co dziś nazywamy nauką. Te rzeczy są o wiele ważniejsze niż się zwykle myśli. Jeśli chce się mówić o prawdziwej praktyce myślenia, trzeba wiedzieć, że myśli można wyciągnąć tylko ze świata, w którym myśli są już naprawdę w środku. Tak jak wodę można czerpać tylko ze szklanki, w której rzeczywiście jest woda, tak myśli można czerpać tylko z rzeczy, w których są zawarte. Świat jest zbudowany na myślach, tylko dlatego można z niego wyciągnąć myśli. Gdyby tak nie było, to nie mogłaby w ogóle powstać żadna praktyka myślowa. Ale wtedy, gdy człowiek poczuje do końca to, co zostało tu powiedziane, wtedy łatwo pokona wszelkie abstrakcyjne myślenie. Kiedy człowiek ma pełne przekonanie, że za rzeczami stoją myśli, że prawdziwe fakty życia przebiegają zgodnie z myślami, wtedy, gdy ma to poczucie, to z łatwością przejdzie na praktykę myślenia, która jest budowana na rzeczywistości. Chcemy teraz przedstawić coś z tej praktyki myślenia, która jest szczególnie ważna dla tych, którzy stoją na gruncie antropozoficznym. Kto jest głęboko przekonany, że świat faktów przebiega w myślach, ten zrozumie, jak ważne jest kształtowanie poprawnego myślenia. Przypuśćmy teraz, że ktoś mówi sobie: chcę tak zapłodnić swoje myślenie, aby rzeczywiście zawsze znajdowało ono drogę w życiu. Wtedy musi on trzymać się tego, co teraz zostanie powiedziane. A to, co teraz zostanie podane, należy rozumieć w ten sposób, że są to rzeczywiście zasady praktyczne i że jeśli się stara wciąż na nowo układać swoje myślenie według nich, to ma to pewne skutki, że myślenie staje się wtedy praktyczne, nawet jeśli z początku może się tak nie wydawać. Tak, zupełnie inne doświadczenia pojawiają się dla myślenia, gdy wdraża się takie zasady. Załóżmy, że ktoś próbuje następujących rozwiązań. Dziś uważnie obserwuje jakiś proces w świecie, który jest dla niego dostępny, który może obserwować możliwie dokładnie, powiedzmy na przykład pogodę. Obserwuje konfigurację chmur wieczorem, sposób, w jaki słońce zaszło i tak dalej, i teraz tworzy dokładny obraz tego, co zaobserwował. Próbuje utrzymać to wyobrażenie, zatrzymać na chwilę ten obraz we wszystkich jego szczegółach. Utrzymuje najwięcej, jak to możliwe, z tego wyobrażenia i próbuje to zachować do jutra. Jutro, mniej więcej o tej samej lub o innej godzinie, ponownie obserwuje warunki pogodowe i stara się utworzyć w sobie dokładny obraz tych warunków. Jeśli w ten sposób tworzy precyzyjne obrazy kolejnych warunków, stanie się dla niego nadzwyczaj jasne, jak stopniowo wzbogaca swoje myślenie wewnętrznie i czyni je intensywnym. Bo to, co czyni myślenie niepraktycznym, polega na tym, że człowiek jest zwykle zbyt skłonny do pomijania tego, co zawarte jest w szczegółach, w kolejnych procesach zachodzących w świecie, a zachowuje tylko dość ogólne, nieostre wyobrażenia. Cenną, niezbędną rzeczą, zapładniającą myślenie, jest tworzenie w kolejnych procesach dokładnych obrazów, a następnie mówienie sobie: wczoraj rzeczy były takie, dziś są takie, i jednocześnie doprowadzenie do tego, aby te dwa obrazy, które w rzeczywistym świecie leżą obok siebie, jak najbardziej obrazowo znalazły się przed duszą. Jest to początkowo niczym więcej jak szczególnym wyrazem zaufania do myśli i rzeczywistości. Człowiek nie powinien od razu wyciągać jakichkolwiek wniosków z tego, co zaobserwował dzisiaj, co do tego, jaka pogoda będzie jutro,
To zepsułoby jego myślenie. Powinien raczej mieć zaufanie, że w zewnętrznej rzeczywistości rzeczy mają swoje wzajemne związki, że jutro jest jakoś związane z dniem dzisiejszym. Nie powinien spekulować na ten temat, lecz przede wszystkim, używając możliwie najdokładniejszych obrazów wyobrażeniowych, myśleć o tym, co następuje po sobie w czasie, a następnie ustawiać te obrazy obok siebie i pozwalać niech łączą się ze sobą. Jest to bardzo konkretna zasada myślenia, którą trzeba realizować, jeśli naprawdę chce się rozwijać właściwe myślenie. Dobrze jest stosować tę zasadę do tych rzeczy, których się jeszcze nie rozumie, gdzie nie wniknęło się jeszcze w ich wewnętrzny kontekst. Dlatego powinno się mieć zaufanie do takich procesów, których jeszcze się nie rozumie, jak na przykład pogoda, że one, mając powiązania na zewnątrz, wywołują również powiązania w nas. I powinno się to dziać przy powstrzymywaniu się od myślenia, a jedynie w obrazach. Trzeba sobie powiedzieć, nie znam jeszcze powiązań, ale pozwolę tym rzeczom żyć we mnie i one coś we mnie wywołają, jeśli tylko będę ćwiczył powstrzymywanie się od spekulacji. Łatwo możecie się przekonać, że gdy człowiek w ten sposób, powstrzymując się od myślenia, tworzy w sobie jak najdokładniejsze obrazowe wyobrażenia kolejnych procesów, że coś może się dziać w niewidzialnych członkach człowieka. Człowiek posiada ciało astralne jako nośnik życia wyobrażeniowego. To ciało astralne jest, dopóki człowiek spekuluje, niewolnikiem ego, ale nie jest ono pochłonięte jedynie tą świadomą aktywnością. Ma ono również pewien związek z całym kosmosem. Teraz w tym samym stopniu, w jakim powstrzymujemy się od tego, aby nasze wolicjonalne myśli odnosiły skutek. W tym samym stopniu, w jakim powstrzymujemy się od tworzenia obrazów kolejnych wydarzeń, w tym samym stopniu wewnętrzne myśli świata odnoszą w nas skutek i odciskają się na naszym ciele astralnym bez naszej wiedzy. W miarę jak poddajemy się biegowi świata, obserwując zachodzące w nim procesy i wchłaniamy te obrazy do naszych myśli w sposób możliwie niezamglony i pozwalamy im oddziaływać na nas, stajemy się coraz sprytniejsi w członkach, które w takim samym stopniu są wycofywane z naszej świadomości. Kiedy już będziemy w stanie pozwolić, aby nowy obraz połączył się z innym w takich procesach, które mają wewnętrzny związek, tak jak to przejście nastąpiło w naturze, to po pewnym czasie zobaczymy, że nasze myślenie nabrało czegoś w rodzaju pewnej giętkości. Tak powinniśmy postępować z rzeczami, których jeszcze nie rozumiemy. Natomiast wobec rzeczy, które rozumiemy, powinniśmy zachowywać się nieco inaczej, na przykład wobec wydarzeń w naszym codziennym życiu, które mają miejsce wokół nas. Na przykład, gdy ktoś, może sąsiad, zrobił to czy tamto. Myślimy. Dlaczego to zrobił? Myślimy, że może zrobił to dzisiaj w ramach przygotowania do czegoś, co ma zrobić jutro. Teraz nie mówimy nic więcej, ale wyobrażamy sobie dokładnie to, co zrobił, a teraz próbujemy wyobrazić sobie, co zrobi jutro. Przedstawiamy to sobie. To jest to, co zrobi jutro i czekamy i patrzymy, co naprawdę zrobi. Może być tak, że jutro odnotujemy, że on naprawdę zrobi to, co sobie wyobrażaliśmy. Może być też tak, że będzie robił coś innego. Zobaczymy, co się stanie i postaramy się po tym fakcie poprawić nasze myśli. Tak więc szukamy wydarzeń w teraźniejszości, które możemy śledzić w naszych myślach w przyszłość i czekamy, aby zobaczyć, co się stanie. Możemy to zrobić z tym, co robią ludzie i z innymi rzeczami. Tam, gdzie coś rozumiemy, tam staramy się stworzyć obraz tego, co naszym zdaniem się wydarzy. Jeśli dzieje się to, czego oczekujemy, to nasze myślenie było słuszne i jest dobrze. Jeśli dzieje się coś, co jest inne od tego, czego się spodziewaliśmy, wtedy staramy się zastanowić, gdzie popełniliśmy błąd, a tym samym próbujemy naprawić nasze błędne myśli poprzez spokojną obserwację i zbadanie, na czym polegał błąd, co spowodowało, że tak się stało. Jeśli podjęliśmy właściwą decyzję, to szczególnie uważajmy, aby nie afiszować się swoim proroctwem. Tak, już wczoraj wiedziałem, że to się stanie. Była to znowu zasada wynikająca z zaufania,
że w samych rzeczach i wydarzeniach tkwi wewnętrzna konieczność, że w samych faktach jest coś, co napędza rzeczy do przodu. A to, co tam działa z dnia na dzień, to siły myśli. Jeśli zagłębimy się w rzeczy, to uświadamiamy sobie te siły myśli. Przez takie ćwiczenia sprawiamy, że te siły myślowe są obecne w naszej świadomości, a następnie zgadzamy się z nimi, gdy to, co przewidzieliśmy, dochodzi do skutku. Wtedy przez naszą aktywność myśli stajemy w wewnętrznym połączeniu z tym, co rzeczywiste. W ten sposób przyzwyczajamy się do myślenia nie arbitralnego, ale z wewnętrznej konieczności rzeczy, z natury rzeczy. Ale możemy też trenować naszą praktykę myślenia w innym kierunku. Jakieś zdarzenie, które ma miejsce dzisiaj, jest również związane z tym, co miało miejsce wczoraj. Na przykład jakiś chłopiec był niegrzeczny. Jakie mogą być tego przyczyny? Śledzimy wydarzenia od dziś do wczoraj. Konstruujemy w sobie przyczyny, których nie znamy. Mówimy sobie: wierzę, że ponieważ to się dzieje dzisiaj, to zostało to przygotowane wczoraj lub przedwczoraj przez to czy tamto. Następnie zbiera się informacje o tym, co naprawdę się wydarzyło i w ten sposób rozpoznaje się, czy myślało się prawidłowo. Jeśli ktoś znalazł poprawną przyczynę, to dobrze. Jeśli zaś uformował błędne wyobrażenie, to stara się wyjaśnić sobie błędy i znaleźć, jak rozwinął się proces myślowy, a jak rzecz przebiegała w rzeczywistości. Ważne jest, aby realizować te zasady, abyśmy rzeczywiście znaleźli czas, aby spojrzeć na rzeczy tak, jakbyśmy byli w ich wnętrzu swoim myśleniem, abyśmy zanurzyli się w rzeczach, w wewnętrznej aktywności myślowej rzeczy. Kiedy to robimy, stopniowo odnotujemy, jak dosłownie rośniemy razem z rzeczami. Jak nie mamy już poczucia, że rzeczy są na zewnątrz, a my jesteśmy w środku i myślimy o nich, ale uzyskujemy uczucie, jakby nasze myślenie poruszało się wewnątrz rzeczy. Kiedy człowiek osiągnie to w wysokim stopniu, wiele rzeczy może stać się dla niego jasne. Osobą, która w wysokim stopniu osiągnęła to, co można osiągnąć w ten sposób, takim myślicielem, który zawsze był wewnątrz rzeczy ze swoimi myślami, był Goethe. Psycholog Heinroth w 1822 roku w swoim podręczniku antropologii stwierdził, że myślenie Goethego było myśleniem obiektywnym. Sam Goethe był zadowolony z tej uwagi. Tamten powinien był powiedzieć, że takie myślenie nie oddzielało się od rzeczy, pozostawało w obrębie rzeczy, poruszało się w ramach konieczności rzeczy. Myślenie Goethego było jednocześnie przyglądaniem się. Jego przyglądanie się było jednocześnie myśleniem. Goethe poszedł bardzo daleko w tak rozwiniętym myśleniu. Zdarzało się to nieraz. Goethe miał coś w głowie. Podszedł do okna i powiedział do osoby, która tam wtedy była: za 3 godziny będzie padać. I tak się stało. Z niewielkiego wycinka nieba, który widział przez okno, mógł stwierdzić, co się stanie w warunkach pogodowych w ciągu najbliższych kilku godzin. Jego wierne, pozostające w rzeczach myślenie pozwoliło mu wyczuć to, co z wcześniejszego wydarzenia przygotowywało się jako wydarzenie późniejsze. Dzięki praktycznemu myśleniu można naprawdę osiągnąć znacznie więcej, niż się zwykle sądzi. Kiedy opanuje się zasady myślenia, które zostały teraz opisane, to zauważy się, że myślenie staje się teraz naprawdę praktyczne, że spojrzenie się poszerza i pojmuje się rzeczy świata zupełnie inaczej niż bez tego. Mało tego, człowiek będzie przyjmował zupełnie inny stosunek do rzeczy, a także do ludzi. Jest to prawdziwy proces, który zachodzi w nim, który zmienia całe jego zachowanie. Ogromne znaczenie może mieć to, że człowiek rzeczywiście stara się w ten sposób wzrastać z rzeczami poprzez swoje myślenie. Jest bowiem praktyczną zasadą myślenia w najznakomitszym sensie, aby takie ćwiczenia wykonywać. Kolejna rzecz to ćwiczenia, które powinny być wykonywane zwłaszcza przez te osoby, które zazwyczaj nie myślą o właściwej rzeczy w odpowiednim momencie. To, co tacy ludzie powinni robić, to starać się przede wszystkim nie tylko myśleć w taki sposób, aby w każdej chwili poddawać się temu, co przynosi bieg świata, temu,
co przynoszą rzeczy. Najczęściej jest tak, że gdy człowiek może położyć się na pół godziny, aby odpocząć, to wtedy pozwala swoim myślom grać. Te rozkręcają się potem na setki i tysiące. Albo jest pochłonięty tym czy innym zmartwieniem w życiu. W mgnieniu oka wkradło się ono do jego świadomości i jest nim całkowicie pochłonięty. Jeśli człowiek tak postępuje, to nigdy nie przyjdzie mu do głowy właściwy pomysł we właściwym momencie. Jeśli chce to osiągnąć, to musi działać w następujący sposób. Jeśli ma pół godziny na odpoczynek, musi powiedzieć sobie: chcę myśleć tak często, jak mam czas, o czymś, co wybieram dla siebie sam, o czymś, co wprowadzam do swojej świadomości, tylko przez swoją własną wolę. Na przykład chcę teraz pomyśleć o czymś, co przeżyłem być może wcześniej, być może podczas spaceru 2 lata temu. Chcę wprowadzić przeżycia z tamtego czasu do mojego myślenia całkiem arbitralnie i chcę o nich myśleć, być może tylko przez 5 minut. Wszystko inne przez te 5 minut. Precz z tym. Sam wybieram sobie, o czym chcę myśleć. Wybór wcale nie musi być tak trudny, jak właśnie powiedziałem. Ważne jest nie to, że pracuje się w swoim procesie myślenia poprzez trudne ćwiczenia, ale to, że wyrywa się z tego, w co wciąga nas życie. To musi być po prostu coś, co wypada z tego, w co jest się zaplątanym przez zwykły bieg dnia. A jeśli cierpi się na brak pomysłów, jeśli nie potrafi się wpaść na nic innego, to można sobie pomóc otwierając książkę i zastanawiając się nad tym, co się na pierwszy rzut oka czyta. Albo można też powiedzieć sobie: dziś pomyślę o tym, co zobaczyłem, gdy poszedłem do sklepu o określonej godzinie rano, a co w innym przypadku bym zignorował. Musi to być coś, co wyróżnia się od zwykłej codziennej rutyny. Coś, o czym inaczej by się nie pomyślało. Jeśli wykonuje się takie ćwiczenia systematycznie w kółko, wtedy wpada się na pomysły we właściwym czasie, że to, co powinno przyjść do głowy, przychodzi we właściwym czasie. Prowadzi to myślenie w mobilność, a to ma ogromne znaczenie dla człowieka w życiu praktycznym. Inne ćwiczenie jest szczególnie przydatne do pracy nad pamięcią. Najpierw próbuje się przypomnieć sobie jakieś wydarzenie, powiedzmy z wczoraj, w przybliżony sposób, w jaki zazwyczaj przypomina się sobie rzeczy. Zwykle ludzkie wspomnienia są szare, są w szarości. Z reguły człowiek jest zadowolony, jeśli pamięta tylko imię osoby, którą wczoraj spotkał. Jednak nie możemy się tym zadowolić, jeśli chcemy trenować naszą pamięć. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Musimy systematycznie wykonywać następujące czynności. Musimy powiedzieć sobie: chcę sobie bardzo dokładnie przypomnieć osobę, którą widziałem wczoraj, nawet na którym rogu domu ją widziałem, co jeszcze było wokół niej. Chcę sobie dokładnie namalować ten obraz. Chcę też szczegółowo wyobrazić sobie jego surdut, jego kamizelkę. Wtedy większość ludzi odnotuje, że w ogóle nie może tego zrobić, że jest to dla nich w ogóle niemożliwe. Odnotują, jak wiele im brakuje, aby uzyskać prawdziwe i obrazowe wyobrażenie tego, z czym się wczoraj zetknęli i co wczoraj przeżyli. Musimy teraz najpierw wyjść od zdecydowanej większości przypadków, w których człowiek nie jest w stanie przywołać we wspomnieniach tego, co przeżył wczoraj. Obserwacje ludzkie są naprawdę w najwyższym stopniu niedokładne. Eksperyment przeprowadzony przez profesora uniwersytetu ze słuchaczami wykazał, że z 30 obecnych tylko 2 zaobserwowało proces poprawnie, podczas gdy pozostałych 28 zaobserwowało go błędnie. Ale dobra pamięć jest dzieckiem wiernej obserwacji. Do rozwoju pamięci dochodzi właśnie wtedy, gdy się dokładnie obserwuje. Dobrą pamięć nabywa się przez wierną obserwację, poprzez swojego rodzaju zwroty duszy. Wierna pamięć rodzi się jako dziecko dobrej obserwacji. Ale jeśli nie może, nie umie się tego zrobić, najpierw należy przypomnieć sobie dokładnie, co się wczoraj przeżyło, co się tam robiło. Przede wszystkim stara się możliwie jak najdokładniej przypomnieć sobie. A tam, jeśli nie pamięta, tam faktycznie stara się sobie wyobrazić coś nieprawdziwego, ale tylko coś, co powinno tam być. Powiedzmy, że zupełnie zapomnieliście, czy ktoś, kogo spotkaliście, miał na sobie brązowy czy czarny płaszcz, to możecie sobie wyobrazić, że miał na sobie brązowy płaszcz i brązowe spodnie.
że miał takie a takie guziki na kamizelce, że jego kołnierz był żółty. I była tam taka sytuacja, ściana była żółta, po lewej stronie przechodziła wysoka osoba, po prawej niska i tak dalej. To, co się pamięta, umieszcza się w obrazie, a to, czego nie można sobie przypomnieć, uzupełnia się, aby w duchu uzyskać jedynie pełny obraz. Na początku obraz jest więc błędny, ale podejmując wysiłek, aby uzyskać pełny obraz, odtąd będziecie kierować się dokładniejszą obserwacją i kontynuujecie wykonywanie takich ćwiczeń. A kiedy zrobicie to 50 razy, to za 51 razem będziecie dokładnie wiedzieć, jak wyglądała osoba, którą spotkaliście, w co była ubrana. Przypomnijcie sobie wszystko dokładnie, aż po guziki od kamizelki. Wtedy już nic wam nie umknie, a każdy szczegół zostanie zapamiętany. W ten sposób poprzez ćwiczenia najpierw wyostrzyliście swój zmysł obserwacji, a następnie poprawiliście wierność swojej pamięci jako dziecka zmysłu obserwacji. Szczególnie dobrze jest pilnować tego, aby nie zapamiętywać jedynie nazw i poszczególnych głównych cech tego, co chcemy zapamiętać, ale aby starać się uzyskać jak najbardziej obrazowe wyobrażenia, które rozciągają się na wszystkie szczegóły. A jeśli nie możemy sobie czegoś przypomnieć, to najpierw staramy się uzupełnić obraz, zbudować go w całość. Wtedy szybko zauważymy, niejako w okrężny sposób, że nasza pamięć stopniowo staje się wierna. W ten sposób widzimy, jak można faktycznie wskazać, jak ruchem ręki, to dzięki czemu człowiek może uczynić swoje myślenie coraz bardziej i bardziej praktycznym. Szczególnie ważne jest też następujące. Kiedy człowiek o czymś myśli, odczuwa pewną tęsknotę za osiągnięciem rezultatu. Myśli o tym, jak powinien zrobić to czy tamto i dochodzi do takiego czy innego wyniku. To bardzo zrozumiały pęd. Ale nie jest to to, co prowadzi do praktycznego myślenia. Wszelki pośpiech w myśleniu nie prowadzi do przodu, ale wręcz cofa. Trzeba mieć w tych sprawach cierpliwość. Na przykład, musisz zrobić to lub tamto. Można to zrobić w ten lub w inny sposób. Są różne możliwości. Teraz trzeba mieć cierpliwość i spróbować wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby zrobiło się to w inny sposób, a także spróbować wyobrazić sobie, jak wyglądałoby to inaczej. Teraz zawsze będą istniały powody, dla których ktoś wolałby jedno lub drugie, ale teraz człowiek powstrzymuje się od natychmiastowego podjęcia decyzji, a zamiast tego próbuje wymalować sobie dwie możliwości, a następnie mówi sobie: dobrze, teraz koniec, teraz przestanę o tym myśleć. Będą osoby, które staną się przy tym niespokojne, i trudno jest wtedy przezwyciężyć tę żwawość, ale jest to ogromnie pożyteczne, aby ją przezwyciężyć i powiedzieć sobie: idzie tak i tak, a teraz nie będę o tym myślał przez jakiś czas. Jeśli można, zostawia się tę sprawę, czynność, do następnego dnia. Następnie ponownie rozważa się te dwie możliwości i człowiek odkrywa, że w międzyczasie coś się zmieniło, że następnego dnia decydujemy inaczej, a przynajmniej dokładniej, niż byśmy zdecydowali dzień wcześniej. Rzeczy mają w sobie wewnętrzną konieczność i jeśli nie będziemy działać niecierpliwie i arbitralnie, ale pozwolimy, by ta wewnętrzna konieczność w nas zadziałała, a zadziała, to wzbogaci to nasze myślenie następnego dnia i pozwoli nam podjąć bardziej właściwą decyzję. To jest niezwykle przydatne. Na przykład ktoś jest proszony o radę w tej czy innej sprawie i musi coś postanowić. Trzeba mieć cierpliwość, aby nie spieszyć się od razu ze swoimi decyzjami, ale najpierw przedstawić sobie różne możliwości i nie podejmować żadnych decyzji samemu z siebie, ale spokojnie pozwolić, aby opcje przeważyły same. Mówi się też w języku potocznym, że trzeba się przespać nad jakąś sprawą, zanim się podejmie decyzję. Ale samo spanie nie załatwia rzeczy. Trzeba rozważyć dwie lub lepiej kilka możliwości, które potem pracują dalej w człowieku, gdy nie jest on, że tak powiem, przy swoim świadomym ja, i dopiero potem wrócić do sprawy. Zobaczy się, że w ten sposób pobudza się wewnętrzne siły myślowe i że myślenie staje się coraz bardziej rzeczowe i praktyczne. I kimkolwiek człowiek jest na świecie, czy jest przy imadle, czy za pługiem,
czy należy do jednej z tak zwanych uprzywilejowanych klas zawodowych. Jeśli będzie praktykował te rzeczy, to stanie się praktycznym myślicielem w najbardziej codziennych sprawach. Ćwicząc w ten sposób, pojmuje się i widzi rzeczy w świecie zupełnie inaczej. I bez względu na to, jak wewnętrzne te ćwiczenia mogą się początkowo wydawać, są one w sam raz dla świata zewnętrznego. Niosą one w sobie możliwie największe znaczenie dla świata zewnętrznego. Mają ważne konsekwencje. Chcę Wam pokazać na przykładzie, jak konieczne jest myślenie o sprawach w naprawdę praktyczny sposób. Ktoś wszedł po drabinie na drzewo i coś tam robił. Spada, uderza o ziemię i nie żyje. Czy nie jest teraz oczywistą myślą, że zabił się w wyniku upadku? Ktoś powie, że upadek był przyczyną, a śmierć skutkiem. Przyczyna i skutek wydają się być powiązane. Może to prowadzić do strasznego zamieszania. Mógł dostać zawału serca, także spadł w wyniku tego zawału serca. Stało się dokładnie to samo, co gdyby spadł żywcem. Przeszedł przez te same rzeczy, które naprawdę mogły być przyczyną jego śmierci. Można więc całkowicie pomylić przyczynę i skutek. Tu, w tym przykładzie, rzuca się to w oczy, ale często nie jest rzucającym się w oczy to, co się przeoczyło. Takie błędy w rozumowaniu są niezwykle powszechne, wręcz trzeba powiedzieć, że w dzisiejszej nauce takie osądy są dokonywane codziennie, gdzie przyczyna i skutek są naprawdę mylone w taki sposób. Ludzie tylko tego nie pojmują, bo nie zatrzymują się nad myśleniem o możliwościach. Należy podać jeszcze jeden przykład, który może Wam dość jasno uzmysłowić, skąd biorą się takie błędy w myśleniu. Przykład pokazujący, że nie przydarzą się one już osobie, która wykonała takie ćwiczenia, jakie zostały dziś podane. Załóżmy, że naukowiec mówi sobie, że człowiek taki, jakim jest dzisiaj, pochodzi od małpy. A więc to, co znam w małpie, siły w małpie, doskonalą się i z tego potem wyłania się człowiek. Aby teraz wyjaśnić myślowe znaczenie tej sprawy, przyjmijmy na moment następujące założenie. Pomyślmy, że człowiek, który wyciąga ten wniosek, z jakichś powodów znajduje się na ziemi zupełnie sam. Oprócz niego istniałyby tylko te małpy, z których według jego teorii mogą powstać ludzie. Studiuje teraz te małpy, bardzo dokładnie, tworzy w szczegółach pojęcie tego, co jest w tych małpach. Teraz ma on spróbować utworzyć pojęcie człowieka z pojęcia małpy, skoro nigdy nie widział człowieka. Przekona się, że nigdy nie będzie w stanie tego zrobić. Jego pojęcie małpy nigdy nie zostanie przekształcone w pojęcie człowieka. Gdyby miał prawidłowe nawyki myślowe, musiałby powiedzieć sobie: cóż, moje pojęcie nie zmienia się we mnie w taki sposób, że pojęcie małpy staje się pojęciem człowieka. Tak więc to, co widzę w małpie, nie może stać się człowiekiem, gdyż w przeciwnym razie moje pojęcie musiałoby również przeminąć. Musi być zatem dodane coś, czego nie widzę. Ten człowiek musiałby też widzieć coś ponadzmysłowego za zmysłową małpą, coś, czego nie jest w stanie postrzegać, a co dopiero potem mogłoby przejść w człowieka. Nie chcemy zagłębiać się w niemożliwość tej sprawy, a jedynie pokazać błąd myślowy, który leży u podstaw tej teorii. Gdyby człowiek myślał poprawnie, zostałby doprowadzony do wniosku, że jeśli nie chce zakładać czegoś ponadzmysłowego, to nie wolno mu myśleć w ten sposób. Jak się zastanowicie nad sprawą, to zobaczycie, że tutaj przytłaczający błąd w myśleniu popełnia cały szereg ludzi. Takich błędów nie będą już popełniać ci, którzy trenują swoje myślenie we wskazany sposób. Duża część całej naszej obecnej literatury, zwłaszcza nauk przyrodniczych, staje się źródłem skutków aż do fizycznego bólu dla tych, którzy naprawdę są w stanie myśleć poprawnie, gdy muszą oni wczytywać się przez takie skrzywione, błędne myśli. Absolutnie nic nie można powiedzieć przeciwko ogromnej liczbie obserwacji, które zostały uzyskane dzięki tymże naukom przyrodniczym i ich obiektywnym metodom. Teraz dochodzimy do części, która związana jest z krótkowzrocznością myślenia. Naprawdę jest tak, że człowiek zazwyczaj nie wie, że jego myślenie wcale nie jest bardzo rzeczowe, a w większości jest jedynie konsekwencją nawyków myślowych. Tak więc osądy kogoś, kto widzi poprzez świat i życie, będą bardzo różne od osądów kogoś,
Kto tego nie widzi lub tylko w niewielkim stopniu tak widzi, na przykład dla materialistycznego myśliciela. Nie jest łatwo przekonanie kogoś takiego za pomocą argumentów, niezależnie od tego, jak są one solidne i dobre. Próba przekonania kogoś, kto niewiele wie o życiu, jest często daremnym przedsięwzięciem, ponieważ nie widzi on powodów, dla których można twierdzić to czy tamto. Jeśli na przykład wyrobił sobie nawyk widzenia we wszystkim tylko materii, to trzyma się tego nawyku myślenia. Dziś na ogół to nie przyczyny prowadzą kogoś do wysnuwania twierdzeń, ale za tymi przyczynami kryją się nabyte przez niego nawyki myślowe, które wpływają na całe jego uczucie i doznania. Kiedy wysuwa przyczyny, jest to tylko maska nawykowego myślenia, którą stawia się przed swoimi uczuciami i doznaniami. Tak więc często nie tylko życzeniowość jest ojcem myśli, ale wszystkie uczucia i nawyki myślowe są rodzicami myśli. Ten, kto zna życie, wie, jak mało można w życiu kogoś przekonać logicznymi przesłankami. Decyduje o tym w duszy coś znacznie głębszego niż logiczne podstawy. Jeśli na przykład mamy nasz ruch antropozoficzny, to z pewnością istnieją dobre powody, dla których go mamy i dlaczego działa on w swoich gałęziach. Pracując przez jakiś czas w ruchu, każdy zauważa, że nabył inny sposób myślenia, czucia i odczuwania. Ponieważ pracując w oddziałach nie zajmujesz się tylko odnajdywaniem logicznych powodów czegoś, ale zdobywasz bardziej wszechstronne uczucia i odczucia. Jakże jeszcze kilka lat temu człowiek, który po raz pierwszy słuchał duchowo-naukowego wykładu, mógł kpić, a dziś jak wiele rzeczy, które jeszcze jakiś czas temu mógł uznać za coś wysoce absurdalnego, jest dla niego całkiem jasnych i przejrzystych. Współpracując w ruchu antropozoficznym, nie tylko przekształcamy nasze myśli, ale uczymy się wprowadzać całą naszą duszę w szerszą perspektywę. Musimy mieć jasność, że zabarwienie naszych myśli pochodzi z o wiele większych głębin, niż się zwykle sądzi. To pewne doznania, pewne uczucia narzucają człowiekowi opinię. Logiczne powody są często tylko przebraniem, są tylko maskami dla uczuć, odczuć i nawyków myślowych. Aby doprowadzić się do punktu, w którym logiczne przesłanki coś dla nas znaczą, trzeba nauczyć się miłować samą logikę. Dopiero gdy człowiek nauczy się miłować obiektywizm, rzeczowość, to logiczne przesłanki staną się decydujące. Stopniowo człowiek uczy się myśleć obiektywnie, niezależnie od swoich upodobań do tej czy innej myśli, że tak powiem, a wtedy jego spojrzenie poszerza się i staje się on praktyczny. Ale nie praktyczny tak, że może dalej osądzać tylko w ramach dobrze wydeptanych ścieżek, ale tak, że uczy się myśleć z wnętrza rzeczy. Prawdziwa praktyka jest dzieckiem rzeczowego myślenia, myślenia wypływającego z rzeczy. Uczymy się być stymulowani przez rzeczy dopiero wtedy, gdy wykonujemy takie ćwiczenia. A takie ćwiczenia muszą być wykonywane na zdrowych rzeczach. Są to te rzeczy, w których kultura ludzka ma najmniejszy możliwy udział, które są najmniej opaczne. Na obiektach natury. A ćwiczenie na obiektach natury w sposób, jaki dziś opisaliśmy, czyni z nas praktycznych myślicieli. To jest naprawdę praktyczne. Najbardziej prozaiczne zajęcie będzie uchwycone praktycznie, jeśli będziemy szkolić podstawowy element – myślenie. Poprzez ćwiczenie duszy ludzkiej w sposób, który został opisany, kształtuje się praktyczna orientacja myślenia. Owocem ruchu duchowo-naukowego musi być to, że rzeczywiście wprowadza on w życie praktyków. Nie jest tak ważne, aby człowiek przyjmował, że to czy tamto jest prawdą, ale aby był w stanie prawidłowo widzieć rzeczy. O wiele ważniejszy jest sposób, w jaki antropozofia wnika w naszą duszę i prowadzi nas do aktywności naszej duszy oraz poszerza nasze spojrzenie, niż to, że jedynie teoretyzujemy o rzeczach duchowych i wykraczających poza zmysłowe. W tym antropozofia jest czymś naprawdę praktycznym. To jest ważna misja ruchu antropozoficznego, że dzięki niemu myślenie ludzi jest wprawiane w ruch, jest kształcone w taki sposób, że myślą oni, że za rzeczami stoi duch. Jeśli ruch antropozoficzny rozpali tę postawę, to ustanowi on kulturę, z której nigdy nie wyłoni się takie myślenie, że ludzie będą próbowali popychać wagon od środka. To wpływa do duszy samo przez się.
Kiedy dusza nauczyła się myśleć o wielkich faktach życia, wtedy myśli również poprawnie o łyżce do zupy. I nie tylko ludzie staną się bardziej praktyczni, jeśli chodzi o łyżkę do zupy, ale także nauczą się wbijać gwóźdź bardziej praktycznie, wieszać obraz bardziej praktycznie, niż by to robili w innym przypadku. Ma ogromne znaczenie, abyśmy nauczyli się patrzeć na życie duszno-duchowe jako całość i abyśmy dzięki takiemu spojrzeniu nauczyli się organizować wszystko w coraz bardziej praktyczny sposób.